witam! Z tej strony Venom Lazarus i kolejna część cyklu Minecraft Captive. Oczywiście gramy w... Dokładnie. Kochani, to co? Chyba idziemy z tematem, nie? Do przodu. Tu jest skrzyneczka, czekajcie, czekajcie. Ja bym tą skrzyneczkę dziubnął i wiemy nawet jak. Jest pewien sposób magiczny, kochani. A tylko potrzebuję tak... Potrzebuję zdeczka Dirta. Skrzyneczkę, której nie mamy. A nie mamy, masz 5. I zobaczymy, co tam jest, co się kryje w tej skrzynce, bo tak naprawdę wiele skrzynek to już nam nie zostało. To już końcówka. Ponieważ skrzynki się łączą, robimy tyk. Netherwart. No mogę ważyć połuszone tylko. Okej, dobra. Jeszcze jest jedna tam. Chyba to jest ostatnia skrzynka w ogóle w całej grze. Więc ja domyślam się, że to tej... Wzięcie tej skrzynki to jest koniec gry. Byłem troszeczkę... Czekajcie, czekajcie, tutaj sobie wrzuciłem. Żeby, jak widzicie, byłem troszeczkę, że tak powiem, poszaleć. A trzcina jest, perełki są. Trochę mi to zajęło czasu, no ale wiecie jak to jest. No czasem trzeba, nie? Czekajcie, skóry mam przy sobie. Właśnie, to od razu zrobimy pyk, książeczki i kurde, drewna niech zgadnę zabraknie pewnie. Tradycja. A nie, na 6 wystarczy, dobra. Okej. Więc cyk, 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 cyk. Już jest na pewno na 30. Na 100%. To, że mam 26. No dobra, to następnym razem będę, że tak powiem, zbierał, że tak powiem, level i tak dalej. Tutaj dokończę tutaj półeczki i sobie zenchantujemy co trzeba. Szczególnie mi zależy na tym, żeby łuk dobrze zenchantować, więc... Więc wiecie... Teoretycznie... Tam były trzy... Poczekajcie, bo ja mam cztery... Trzy... no dobra... No dobra, no to co, to może chociaż łuk spróbujmy zenchantować, no... Mamy ten łuk... 26 level to tak trochę średnio, no ale... Łuk! Poproszę. Kuźwa. No mówiłem, 30 jest. To weźmiemy gdzieś pochodnie. O tu? Nie. Tu. O tu. Teraz może będzie 26. No. Dalej 30. Choroba. To tu? Czekajcie. 28. Czyli teoretycznie tu będzie 26, tak? 24, no dobra, no. Uwaga! I... Power czy unbreaking czy... Infin... Zajebisty! Powiem szczerze, jest genialny. Teraz ten by się przydało jakiś, że tak powiem, zrobić, ale... Dobra, ale tak czy siak jak idziemy teraz, wezmę sobie skrzynkę, bo na 100% ze względu na to, że mapa nie jest do końca dobrze zrobiona, bo jest bug, że wygląda to w ten sposób, że jak wchodzę do Netheru albo do Endu, z tego co wiem, to jest na zasadzie takiej, że wszystko jest ok. Ale jak zrobię osiągnięcie i będę w Netherze albo w Endzie, to automatycznie ginę jako uduszony w ścianie. Więc... Na pewno będzie z Endem tak, bo jest achievement za wejście do Endu w ogóle. No tu się coś zginęło. Więc ja sobie tutaj... O! Wszystko wywalę. O! Cholera, 23 level. Wiecie co? Jeszcze postaram się może zenchantować to, co mam na sobie? No, to nie byłby głupi pomysł, bo teraz inaczej w ogóle enchant idzie, nie wiem czy zauważyliście, jest trudno w ogóle zdobyć na przykład, nie wiem, 30 level. O, ja nie mam miecza, a tam jest kuźwa zombiek. Cudownie. Druga sprawa jest taka, że nie zużywa całości levelu. Kuźwa, wszyscy mnie próbują zabić. O nie, creepuś, odejdź, nie ma mnie tu, wyszedłem.
Ej, waliłem fejla. Bo powinienem, wiecie, od razu się, że tak powiem. Czekajcie, to weźmiemy, zenchantujemy. Szkoda mi surowców na coś innego, a diamentów nie mamy za wiele. Więc teoretycznie, chociaż. A tam zaszalejmy. Dobra, cyk. Na co jeszcze? Spodnie, a jakbyśmy wzięli tak, a jakbyśmy zrobili czapeczkę, to jeszcze zabraknie jednego diamentu na buty. A, Jesus. Dobra. Szaleństwo ponad wszystko, słuchajcie. No dobra, lapis jeszcze wezmę. I zobaczymy, jaka kicha wyjdzie, uwaga. 24, 23. No proszę. Poważnie. To weźmiemy tu. O. 20. I protection 3. Dobrze, dobrze. I unbreaking 3. Protection 3. Proszę was. No kurde, szaleństwo. Jedziemy dalej. Co jeszcze? Buciki. Requires 20. Aha, już nie mam 20 nawet. Weźmiemy tą pochodnię. I tu. 16, dobra. Protection 2. Dobrze, dobrze, tylko że to są leginsy, a ja już mam leginsy. Jestem idiotą. No i teraz muszę. Oj, jaj, zwaliłem. B. Słuchajcie, to w takim bądź razie nie tu. Tu. Hełm. No, 12 level. Proszę, cyk. I hełm mamy Unbreaking 2. No dobra, i to. I buciki. Znowu 13 level. Ja nie mam 13. Cudownie. Dawaj tą pochodnię. A, dobra, to będzie dobrze. Teraz będzie dobrze. 11 akurat. Cyk. Feather Falling też dobrze. No, powiem szczerze, jest dobrze. Jestem zadowolony. Nie jest to rewelacja, oczywiście, na skalę światową, ale. Ale daje dużo. No to co to, kochani? To by wypadało iść szybko na ziutka. Do endu. Tylko teraz tak. Tak jak mówiłem. Mapa, o kuźwa, Creeper. Nałażą tutaj. Normalnie pole minowe. Pójdziemy tu. Edek, ty wieśniaku, ja was się tyle naszukałem, a teraz tak sobie po prostu chodzisz tu? O. Ja nie mam miecza, ja nie mam nic, ja nie daj mi żyć, daj mi żyć! A kto kulki weźmie? O, oczka są, dobra. Cyk, cyk, cyk! Ty! Rzucił mnie! No, i właśnie o to chodzi, że achievement był, Ender Dragon sobie tam lata. Cześć! Owca? To my mamy owce? O! Ja nie wiedziałem, że mamy owce. No to dobrze, no mamy owce, no bardzo miło. Okej, to z tą owcą to co to zrobimy teraz? Do świnek, znaczy do krówek. Tu jest dużo miejsca, chodź, owca. Chodź, chodź tu. O, tak, czarna owca wrzucona wam tutaj do tego. Piesek, pilnuj tam ich. Tu jest podejrzane rzeczy. Białe. Czy to nie jest za ciemno? No dobra, to co, idziemy na smoka. To poczekajcie sekundeczkę. Zejdę sobie niżej. I sekundeczkę. Możemy działać. Możemy działać. Po prostu, tylko idę po swoje rzeczy. O cholera, zapomniałem, że tu pełno będzie tych matołów. Mnie tu nie mam. Udajmy. Zombie, udaj, że mnie nie widziałeś. Szkielet, to samo. Dobra, bierzemy. Zbroję to. Okej. Prawda jest taka, że potrzebuję strzały gdzieś. Dobra, to też, to też. Się wszystko mogę zabrać. I idziemy. O-o.
Zapomniałem o jednej rzeczy wam powiedzieć, kochani. Nether End jest na tyle zwalony, że nie można nic zniszczyć. Więc musicie mi wybaczyć. Na szczęście jesteśmy tu tylko jednorazowo. Nie wiem, dlaczego tak twórca tu wymyślił to, ale wygląda to tak, jakby to było na... O, nie mogę nic postawić, nic z tego. Ale wiecie co, dobra, wybaczcie mi, ale... sobie podlecimy, bo... U! No, najwidoczniej mają coś zwalone. No mówię, mapa jest niestety niedopracowana totalnie, ale jest zarąbista. O, o, leci, 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 chodź tu. A, dostał. Co gorsza, później po Witchera trzeba będzie iść. To będzie jazda. Chodź tutaj. Ja to tak naprawdę go... O ty, kuźwa, myślałeś, że mnie tak zajdziesz? To wygląda tak, jakbyśmy byli w pudełku jakimś. A cię ma. Oj. Aż prawie trafiłem. Wiecie, kiedyś nagrywałem, pamiętam jak poszedłem na smoka, to w ogóle gorzej mi szło, ale to dlatego, że miałem mało wprawy. A teraz to... Tylko czekajcie, czekajcie, niech on mi tu... Aż prawie. No, poważnie? Naprawdę? Ja wiem jak tego smoka powinniśmy nazwać, to jest smok Puccini. O, Puccini, Puccini leci. A, dostał zadek. Oj, źle. No dobra. Edek, chyba się na mnie nie czaisz tutaj. A ty, cwanaczku, kurde, od 7 boleści. Dostał. Aż. No dobra, pół życia mu zjechaliśmy, słuchajcie, jest... Ja myślę, że jest miodzio. Czekajcie, czekajcie, bo on tutaj coś kombinuje. Jest, dostał. Ale jaki fart miałem z tym łukiem. Oż ty cholero, myślałeś... Ach, przeleciało. Myślał, że mnie dziubnie. O, tak jak teraz? Teoretycznie ta zbrójka to będzie dobra na Witchera. Bo Witchera też trzeba będzie dziubnąć. Ja myślę, że w następnym odcinku od razu Witchera dziubniemy, co? Bo niestety, patrzyłem, jest parę... parę... parę achievementów, których nie jestem w stanie zrobić. Tutaj. Jeden to jest znajdź wszystkie biomy. Odkryć wszystkie biomy. No to jest niemożliwe w takim małym kwadraciku przecież. Więc wiecie, ale domyślam się, że twórca to przewidział. Teraz zobaczycie dlaczego. Znaczy nie, może nie dzisiaj, ale w następnych odcinkach. Leci szczała! Dostał! Oj! Aż kurźwa! A ten Edek to co tam robi? Dostał w łeb! Puccini! Daj, daj, daj! Wiecie, ja się tak cykam, bo ja mam kurna niezbyt rewelacyjną tą zbrójkę. Okej, 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 okej. Dobra. Aż ty kuźwa mendo. No zobaczcie. No prawie zginął, ale prawie to robi wielką różnicę. O, 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 bardzo dobrze. To było błędem. Zawsze władowałem przynajmniej dwie strzały w niego, a teraz ani tylko jedną. Za dużo gadania, za mało robienia. Teraz mnie wziął z zaskoczenia. Jeszcze jeden taki mocny strzał. I tak naprawdę po nim. No dobra, no to poczekamy, niech sobie nam leci. O. Aż kuźwa, jeden strzał został. No. Puccini. Jest! Dziękuję. Dobra, dobra. A macie.
Nie strasz! Jezu, zawału bym dostał. Ale doświadczonka. Szczerze, ja mogę sobie teraz wylewelować troszeczkę jeszcze zbroi. No dobra, tylko jak się teraz zostać tutaj, jak jest... Nie mogę nic postawić. W ten sposób. Spryciula. Teoretycznie tak można było zrobić na samym początku. Nie byłoby nawet game moda wtedy. No i ogólnie jesteśmy w domu. Dostaliśmy achievement. The end. Rozszerzyła się po raz kolejny granica. Czemu ja znowu nie mogę tedy przejść? Mamy pochodnie. Wiecie co? Zaczynam się bać, że tutaj mi zaraz się zacznie coś spawnować, więc... Ja tu lepiej zrobię taki mały obchodzik, nie? Co to za dziurka? Obchodzik. Poświecę tutaj to. O, już odkryła się ta skrzynia, którą wylotowaliśmy wcześniej. Okej. No, ja wam powiem, że dobry motyw dzisiaj. Dzisiaj bardzo dużo zrobiliśmy i że tak powiem, Niuniusia pokonaliśmy. Czyli Pucciniego. Czyli naszego smoczka. A tutaj jeszcze postawię sobie. To jest jedna rzecz. Drugą rzecz mamy, wzbogaciliśmy się o owcę. I to czarną. Prawie skąd? Tam już nie ma nic. Tam też nie ma nic. Więc ogólnie rzecz biorąc nie ma nic. No, tutaj chyba też nie powinno być nic. Chyba... No nie wiem, zobaczymy następnym razem. Co nam jeszcze zostało? Jest sposób na to, żeby zrobić... żeby zrobić achievement z zabiciem szkieleta w odległości przynajmniej 50 kratek. Tu niestety na długości nie ma 50, to jest 30 coś, ale jest sposób wejść do netheru. Tam jest ciemno, to nie będą ginęły te szkielety. To może być też szkielet ten netherowy, ten witchowy, nie? Czarny. One wychodzą poza granicę, niech on sobie pójdzie i z drugiego końca zsiepnąć. Jest to ciężkie, ale... No spróbuję w następnym odcinku, powiem szczerze, bo chciałbym to zrobić. Jakbym to zrobił, to byłbym naprawdę zadowolony. Teoretycznie, czy ja mam jeszcze jakieś diaksy albo coś, co ja mogę zrobić? Mam trochę żelaza. Będzie jeden, który będziecie mi musieli, że tak powiem, wybaczyć. Ła, kurna, co ja mam założyć? Buty i hełm. Hełm i buty. Mianowicie, na pewno będę musiał zcheatować sobie bloków trochę, obojętnie czego, żelaza tego, bo dlatego, że będzie trzeba, jest achievement. Niestety jest to przewidziane, ale wybaczcie, ja nie będę kopał aż tyle, bo to trzeba by było zryć do dna... A, czekajcie... Do dna całą ten kwadrant tutaj. Dlatego, że jest achievement zrobienie pełnego tego bacona. Jak zabijemy Witchera, mamy ten klocek taki, co z promieniem daje. Trzeba pełną podstawę, a to jest kurna 30 czy 40 bloków, to jak szanie. No dobra. I bardzo ładne buciki. I protection respiration jeszcze lepsze. No zobaczcie, widzicie? Jest miodzio. Właściwie teoretycznie to jakbyśmy się wkurzyli, to idziemy co, po Witchera teraz? No nie wiem. Gdzie ja te czaszki wsadziłem? Miałem tyle czaszek. Cholera by to. A, ja wiem gdzie zostawiłem. Kurde, ja się tak bawiłem tymi czaszkami, że w końcu zostawiłem je w netherze. Cudownie. Nie no, w tej skrzynce przy portalu, tam była taka skrzyneczka. Czy na pewno się sprawdzę? No, muszę nakopać obsydianu. No dobra, no to lipa trochę. Czekajcie, gdzie ja kilofy zostawiam, bo mi niepotrzebne. No ale smok to sami widzieliście, to był pikuś. A, żadne wyzwanie jak dla mnie. Już się tak człowiek wystrzył, że wiecie. O, tu i jajeczko. Tu, właściwie to by się przydało zjeść coś. No dobra, czyli tak, w następnym odcinku idziemy na Witchera. Ja skoczę do netheru w międzyczasie po te
trzy czaszki, bo w końcu nosiłem je i, że tak powiem, zostawiłem. A no i co jeszcze? No i co jeszcze? Co jeszcze możemy... A, właśnie, pokażę wam achievementy. Ła, patrzcie. Więc tak. Czego nie zrobimy? To damy radę zrobić w Netherze. Postaram się w przyszłym odcinku pokazać wam, jak to zrobić, ale to ciężko będzie. To zrobimy. Overkill. Trzeba by było jakiś miecz, który daje więcej obrażeń. Może diamentów jeszcze poszukałbym. O, właśnie. Tu. Tego nie zrobimy, bo trzeba odwiedzić wszystkie biomy. To jest niemożliwe. Zabić Witchera, znaczy wezwać Witchera, zabić Witchera i zrobić bacona ze wszystkimi tymi warstwami dla tego złote. Ale też da się zrobić, ale to już sobie przygotujemy bloki, niekoniecznie legalną drogą. No, ale mam nadzieję, że się podobało. Na dzień dzisiejszy wszystko skończyłem, więc komentujcie, subskrybujcie i... Pozdrówcie czarną owcę, która gdzieś tu chodzi. Hejka!